Mamy za zadanie uprościć wyrażenie d razy 4d do potęgi 1 druga. Przyjrzyjmy się tej drugiej części tego wyrażenia. Mamy tutaj dwie liczby pomnożone przez siebie, a następnie wynik tego mnożenia podniesiony do jakiegoś wykładnika. No to wiemy, że to jest to samo, co wziąć najpierw każdą z tych liczb, podnieść do tego wykładnika, a potem wyniki pomnożyć. Czyli to będzie to samo, co 4 do potęgi 1 druga razy d do potęgi 1 druga. To jest ta część. No i tutaj jeszcze mamy D na początku, czyli to będzie D razy 4 do potęgi 1, 2 razy D do potęgi 1, 2. Ok. No a co to jest 4 podniesione do potęgi 1, 2? 4 podniesione do potęgi 1, 2 to jest inaczej mówiąc, pierwiastek z 4, czyli to będzie po prostu 2. Czyli to mogę zastąpić przez dwójkę. Tutaj mam jeszcze tę dwójkę pomnożoną przez d do potęgi 1, druga i jeszcze pomnożone przez d. To sobie napiszę to d z tej strony tu teraz. No i teraz mogę to dalej upraszczać. Mogę napisać na przykład, że to jest 2 razy, no i teraz d do potęgi 1, 2 razy d tutaj Mamy wykładnik 1, tak? D do pierwszej. To jest D do odpowiedniego wykładnika, który jest sumą tych dwóch. Czyli mogę dodać jedną drugą do jedynki i dostanę D do potęgi 3 drugie wtedy. No ale mogę też jakoś inaczej chcieć to uprościć. Mogę na przykład napisać, że to jest 2 razy no, D do pierwszej. Na no, co to jest D do potęgi 1, druga? To jest pierwiastek z D. Więc ktoś może uważać to wyrażenie za prostsze, ktoś może uważać to wyrażenie za prostsze. Tak czy inaczej, oba te wyrażenia są uproszczonymi wersjami tego, od którego zaczęliśmy.